Cześć, czołem. Jaskinia Porzuconych to w zasadzie ostatni element naszej podróży tutaj, jeśli chodzi o tę ośnieżoną dolinę. Zobaczymy jednak mimo wszystko, jak to się tu potoczy. Podłoga chyba z tego co widzę to jest zamarznięta w ogóle. Słyszę nieciekawe dźwięki. Tu mamy tych ziomutków, okej. Okay. To ja najpierw może bym sobie postać ulepszył, bo w ogóle teraz zauważyłem, że 490 tysięcy mam. Oj, tutaj też mamy jakiegoś smoka zabitego. Też w sumie dopiero teraz zauważyłem. Okej, kolejne dwa poziomy. Wzrośnie o 3. Więc jestem za tym, żeby sobie to ulepszyć. Dokładnie. Teraz jeszcze wyposażenie. Ewentualnie ekwipunek. W sumie. Dałoby radę jeszcze jeden poziom dźwignąć chyba. Ile potrzebujemy do awansu? Wow, 189, to może być jednak mały problem. $10 000 bym potrzebował. No, może... da radę. Nawet na pewno da radę. No i super. O jeden teraz już będzie wzrastać. Tutaj też o jeden. A tutaj nie wzrośnie nic. Ciekawe. A więc zainwestujmy w witalność. Jak w obecnej sytuacji to wygląda? 959 mamy. Niezaprzeczalnie też przypuszczam, że przydałaby się tutaj lampa. O, złoty run na 10, ładnie. Run bohatera, nice. Jeszcze tu coś jest. Oho. Nie masz prawa. Ciekawe do czego. Dobra, one mnie chyba nie widzą albo nie chcą atakować czy coś tego typu. Aha.
Nie za dużo za te meduzy dostajemy, ale mimo wszystko wolę je ubić, żeby przypadkiem nie wydarzyła się jakaś dziwna sytuacja. Okej, mamy coś na dole, zeskok. Czas na smok? Serio, to będzie smok? Nie, na dół też by można było chyba zeskoczyć. A, no faktycznie nawet trzeba. No i faktycznie też będziemy mieli jakiegoś smoka tu, znaczy bossa. Dobra. Nie no. Okej. Nie był zbytnio ciężki, ale miecz masz fajny. Wielki miecz złotego porządku. Okej. Chyba znalazłem swoją nową favorite weapon. O, 124 tysiące już mamy, słodko. Ulepszymy sobie oczywiście tą broń. Chociaż nie wiem, czy uda mi się to zrobić do finalnej formy, bo coś tam jeszcze ulepszałem innego. Ale na pewno będzie można sobie tutaj teraz jeszcze pójść w jednym kierunku, bo ja tam nie poszedłem. Oni się serio zrespili? Przecież ja tylko portalu użyłem. Ja chyba tędy nie poszedłem. Albo nie, tędy poszedłem, tam była ta górka, okej. Tutaj skręciłem w lewo. Okej. No i tu mnie nie było. Ale tu też nic specjalnego nie ma. Poza ewentualnie łukiem runicznym. Okej. Możemy się stąd wydostać śmiało. Także tak też zrobimy. Pójdziemy sobie do tej twierdzy okrągłego stołu. No bo tak jak mówię, ten miecz akurat to jest całkiem fajny i kozacki. Tylko ciekawe, czemu wpadł w ręce takiego gościa, który tak szybko padł na przykład. A nie jakiegoś czempiona, bohatera czy kogoś takiego. Pytanie jeszcze brzmi, czy my będziemy mieli ponure kamienie, żeby to ulepszyć. No chyba nie mamy za bardzo. Dobra, zaraz wykupimy.
Zaoferuj, o coś tutaj mamy. O, upiornych konwali, właśnie. Upiorne konwalie przecież mi były potrzebne. A, ale tylko na trójkę mogę ulepszyć, znaczy wykupić. To słabo. No i dobra. Chodźmy do kowala, ulepszmy ten miecz. No i starożytnego smoka nie mamy. Okej, tamten region mamy wyeksplorowany, więc teraz przedostaniemy się tutaj. Do krętej drogi do pałacu Mogwyn. Dokładnie. Wyposażymy sobie tą broń. Tylko jeszcze jedną rzecz bym zobaczył. 959. 747. Osiemset. No niby wychodzi teraz lepiej. Okej, potrzeba mi trochę więcej tego. Kurde, nie umiem tym wycelować, szczerze mówiąc. No dobra, jakbym sobie zlokował na przykład tamtego. No niby jakoś tak poleci, ale... Ale to też leci w jedną osobę, tylko tak jakby. Okej. No jest ta broń okej, ale zadaje mniejsze obrażenia. Więc myślę, że pozostanę sobie jednak przy tym moim mieczu bluźniercy. To jest, czemu ja go nie wyciągam? Dobra. Odpocznijmy sobie tu oczywiście. Będziemy mogli sobie tutaj chwilę jeszcze poekspić, żeby sobie zwiększyć poziom, bo... Koniec końców, no... Za dużo mi nie brakuje. ...2400 z 1. To też jest całkiem taki dobry wynik. No i mamy 190 tysięcy na powrót. Do awansu jest nam potrzebne ile? 192.
Czyli ekwipunek i sobie weźmiemy jakiś taki run, nie wiem, na 11. O, trochę przedobrzyłem. Okej. Wytrzymałość może bym zwiększył, chociaż w sumie czy ja wiem. Życie wystarczy. Dobra, w kolejnym odcinku ruszamy tą ścieżką prosto do pałacu Mogwyn. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczyska.